Witam Państwa, dzień dobry, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym. Pozostajemy w formule nadal dziennika wojennego, więc garść refleksji, informacji, doniesień frontowych z ostatnich mniej więcej 24 godzin. Proszę Państwa, ja mówiłem i moi goście też mówili na temat tam prób wplątania nas w wojnę na wschodzie. Okazuje się z wiarygodnych źródeł, przychodzą takie informacje, że nie wiemy co prawda, czy propozycja tego, żeby startowały z polskich lotnisk samoloty ukraińskie i wykonywały misje bojowe na terytorium ukraińskim, czy jest to inicjatywa, jak już powiedziałem, strony ukraińskiej czy strony polskiej, ale wiemy, szanowni Państwo, jedno, że to jednak nie był fake news, no to nie był to fake news, to była po prostu, to były fakty. To były fakty. Wiemy, że rząd polski chciał się na to zgodzić, wstępnie na to taką zgodę wyraził i najprawdopodobniej właśnie dlatego do Polski przyleciał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, żeby wybić polskim władzom z głowy ten pomysł, który oznaczałby wplątanie Polski, otwarte opowiedzenie się po jednej ze stron w wojnie ukraińskiej. Mimo że to opowiedzenie się nastąpiło, to takie opowiedzenie się już militarne oznaczałoby jedno, że doszłoby prawdopodobnie do operacji białoruskich, prawdopodobnie z terytorium Białorusi wojsk rosyjskich, lub może i włączyłaby się do tej operacji Białoruś, żeby zneutralizować po prostu zagrożenie dla swoich wojsk i doszłoby prawdopodobnie do bombardowania instalacji wojskowych w Polsce, zwłaszcza tych rzeczonych lotnisk, a być może, i to nie jest wcale wykluczone, być może doszłoby również do w dalszym jakimś czasokresie do po prostu, no, w momencie, jeśli Ukraina by się załamała lub wojska rosyjskie posunęłyby się dalej na zachód, aczkolwiek na razie tego ruchu bardziej na zachód nie widzimy. Widzimy, że operacje raczej dążą do tego, żeby siły zbrojne ukraińskie, tą ich główną część, zniszczyć na wschód od Dniepru. No to mogłoby dojść po prostu do tego, że Rosjanie by poszli dalej i zaczęli demilitaryzować nasz kraj. I to, że szef NATO poszedł, przyjechał specjalnie, żeby nie dopuścić do tego, pokazuje, że NATO nie jest gotowe na konflikt. NATO tylko pręży muskuły, tylko jest to pewnego rodzaju gra pozorów. NATO nie jest gotowe na konflikt i NATO nie będzie walczyć za głupie pomysły polskich władz. Natomiast pojawił się też pomysł, który jest mniej szkodliwy. Jest on przez ludzi popierających obecną władzę jakby promowany, aczkolwiek nie przez czynniki oficjalne. No i w sumie to jest rozsądne i dobre, aczkolwiek powstają pewne wątpliwości formalno-prawne. Jakie? Otóż mówię o Adamie Słomce, znanemu Państwu zapewne działaczu Konfederacji Polski Niepodległej, który był chyba dwu czy nawet trzykrotnie posłem. Chodzi w Maciejówce i często zakłócał nawet rozprawy czy w Trybunale Konstytucyjnym, czy w sądach z jakimiś tam transparentami, żeby zdekomunizować sądy. Co prawda nie on, ale osoba z nim związana, czyli Zygmunt Miernik, tam Zygmunt Miernik rzucał tortem w sędziego, no takie różne. Taka nasza troszkę kabaretowa, na wskroś kabaretowa, częściowo powiedziałbym, no ja wiem, taka grupa dziwaków trochę. Ale Adam Słomka zapowiedział coś po prostu, co
No, na początku się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest po prostu żart, ale to nie jest żart. Otóż Adam Słomka formuje Legion i wyruszy z nim już jutro, w sobotę, 5 marca, na Ukrainę z polskim Legionem. Legion ma wyruszyć z Oleandrów krakowskich. No i jak sam mówi Adam Słomka, naszym głównym celem jest teraz wsparcie Ukraińców oraz pokazanie Polakom we Lwowie, że o nich pamiętamy i będziemy ich bronić. Potrzebny jest nasz przykład i zaangażowanie. Pytanie, czy Adam Słomka broniłby naszych rodaków przed zakusami różnych banderowców. Nie mówię o teraz sytuacji wojennej, bo teraz raczej rzeczywiście ci tacy prawdziwi banderowcy są na froncie i robią przynajmniej coś pożytecznego dla swojego kraju. Natomiast czy wcześniej by tak ochoczo pojechał? Wątpię. Powstaje też, no tutaj na przykład są takie rozważania, że na razie można dojechać z Przemyśla do Lwowa, ale jeśli linia kolejowa zostanie zbombardowana, to pójdą lasami, że chcą wystawić kompanię, a może nawet będzie to batalion, czyli nawet około 1000 ludzi, że tu są również osoby z doświadczeniem wojskowym, jak i bez. Natomiast no, powstaje problem, pytanie prawne, ponieważ służba w obcej armii wymaga zezwolenia władz polskich. Inaczej jest to przestępstwo, które jest no, zagrożone dość wysoką karą, bo chyba do 5 lat pozbawienia wolności zgodnie z artykułem 141 kodeksu karnego. Oczywiście domniemywam, że taką zgodę ci uczestnicy uzyskają. Natomiast najbardziej dewastujące jest ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź Adama Słomki w tym wywiadzie na temat tego Legionu. Kiedy planowany jest powrót Legionów do Polski? 48 godzin po zdobyciu Moskwy. Ja powiem tak, tutaj komuś chyba ewidentnie ukraińska propaganda weszła za mocno. I powtórzę może w tym momencie jeszcze raz również tym, którzy tutaj na różnych grupkach durnych internetowych piszą o mnie jako, prawda, tubie rosyjskiej propagandy. Jest oczywiste, że obie strony stosują propagandę podczas konfliktu zbrojnego. I wystarczy przestudiować historię wojen. Ja nie jestem specjalistą od wojskowości, natomiast interesowałem się, interesuję nadal historią, zwłaszcza historią XX wieku, II wojny światowej, okresu międzywojennego również częściowo i I wojny światowej, historią właśnie uzbrojenia, wojskowości, więc no znamy, wiemy, że jedna i druga strona stosuje propagandę. Ktoś mi zwrócił uwagę, że no w roku 45 Niemcy w kronikach filmowych w Deutsche Wochenzau też wygrywali. Były to tak zwane zwycięskie odrywania się od nieprzyjaciela, zwycięskie, prawda, wycofywanie się na z góry upatrzone pozycje, etc., etc. Tak wygląda też propaganda ukraińska i jest też propaganda rosyjska. Tylko proszę Państwa, jak my mamy sobie wyrobić rzetelny pogląd na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, jak my mamy wyrobić sobie, podejmować też decyzje w momencie, kiedy jest sączona, myślę, że nie tylko w umysły zwykłych obywateli. Obawiam się, że również to samo dotyczy naszych rządzących. Kadrę kierowniczą rządu warszawskiego karmi się propagandą. I to tylko tą propagandą zachodnio-ukraińską. Ja śledzę, proszę Państwa, media nasze. Staram się śledzić media zachodnie, anglojęzyczne, przynajmniej powierzchownie. Ale starałem się do tej pory śledzić również no, media ukraińskie. To byłoby dla mnie dość problematyczne ze względu na problemy, na barierę po prostu językową.
ukraińskich mediów anglojęzycznych jest jak na lekarstwo. No i rosyjskie media anglojęzyczne również. I mówi się, że to jest propaganda Kremla. Ja doskonale wiem, że mam do czynienia z propagandą Kremla. Natomiast porównując propagandę jednej i drugiej strony, można gdzieś znaleźć, powiedziałbym, no, przynajmniej minimum informacji na temat tego, co się tam dzieje. A w tym momencie są odcinane kolejne rosyjskie kanały w Europie Zachodniej. Te blokady można obejść, ale no, mamy do czynienia już tylko z propagandą ukraińską i to z propagandą, powiem, która przynajmniej w moim odczuciu po prostu obraża moją inteligencję. Bo na przykład ten czeczeński generał, już chyba miał ten dowódca oddziałów kadyrowców, miał już zginąć przynajmniej 6 razy, z czego 2 razy w Kijowie. Także, no, szanowni państwo, troszkę się szanujmy. 6. śmierć w tym tygodniu. Oczywiście sobie trochę kpię i koloryzuję, natomiast no, tu widzimy, że propaganda ukraińska jest no, dosyć siermiężna. Oczywiście być może niektórzy by się spodziewali, że Rosjanie wejdą w Ukrainę jak w nóż w masło. Ukraina miała czas, żeby się do tej inwazji przygotować. Ukraina o tym wiedziała. Pytanie, czy wierzyła w to, te informacje, które sama rozsiewała na całym świecie. Pytanie do władz ukraińskich, które na razie musi pozostać bez odpowiedzi. I to, że ta operacja się przedłuża, no, jest to być może też efekt niepowodzeń po stronie rosyjskiej. Oczywiście. Natomiast, no, powiedzmy szczerze, kto tu ma przewagę? No, jednak przewagę, ziemię, teren zdobywają siły rosyjskie. Jest to również, no, no i trzeba powiedzieć, że Rosja użyła niewielki procent swoich sił zbrojnych. Oczywiście odpowiadający temu teatrowi działań, natomiast jest to niewielki procent całości sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. I o tym warto pamiętać, kiedy nasi rozkrzyczani hura patrioci, no proszę państwa, ja w zasadzie bazuję na tym, co sam znajdę i ewentualnie na tym, co mi ktoś podeśle. Na poszukiwania dużo czasu nie mam, więc dziękuję z góry tym, którzy mi różne treści podsyłają. Otóż no, dochodzi już do takich kuriozalnych wpisów, nawiązując jeszcze do tej akcji ukraińskie samoloty na polskich lotniskach Jensa Stoltenberga, czy Stoltenberga, nie wiem, jak to się wymawia. No, wpis na przykład Romana Giertycha, który powiedział, że NATO powinno zbombardować Moskwę. No, proszę państwa, chyba panu Romanowi Giertychowi życie niemiłe. Natomiast, szanowni państwo, warto jeszcze tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Mamy do czynienia z propagandą i no, niestety musimy się jakoś przed nią bronić. Musimy krytycznie te źródła analizować. Tu receptą na to, żebyśmy uwierzyli w propagandę, jest odcinanie nas od informacji, ale jest, jak widzimy, też druga strona. Odniosę się jeszcze do... Nie zamierzam tego przeżywać, ale to, proszę państwa, no, ten wtorkowy atak na moją skromną osobę jako no, przedstawiciela frontu ideologicznego nie był pierwszy i nie był ostatni, bo wcześniej był atak na Krystiana Jachacego, na mieszkanie Krystiana Jachacego, na jego rodzinę, no, co jest wyjątkowo obrzydliwe, ale to takie typowo banderowskie. Zaatakowano też działacza Pracy Polskiej z Bydgoszczy Pawła Siwaka. Jeszcze ci idioci pochwalili się w internecie filmikiem z tego aktu. No moje gratulacje. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że by mniej krytyczna część społeczeństwa dostanie papkę, społeczeństwa, populacji, no, populacji, dostanie papkę spreparowaną, a ci, którzy będą ją kwestionować, dostaną w pysk. I to, proszę państwa, no, zastanówmy się, może przenieśmy to arebur. Ja nie zamierzam tutaj
już wchodzić w moralne oceny usprawiedliwiania czy nieusprawiedliwiania działań Federacji Rosyjskiej. No natomiast ja widziałem, że stwierdzenie kolegi Konrada Rękasa, że Rosja nie bombarduje miast, spotkało się z jakimś tam straszliwym jazgotem, że to propaganda. No proszę Państwa, w dzisiejszych warunkach to, że ostrzelano, zbombardowano jakieś tam obiekty wojskowe i przypadkiem trafiono w cele cywilne, to się nie powinno zdarzać, ale nadal przy obecnym stanie techniki może się zdarzyć, zwłaszcza właśnie w miastach, gdzie jest dość ciasna zabudowa. No, bombardowanie miast na ogół, proszę Państwa, kojarzy nam się z obrazkami raczej z II wojny światowej, czyli z takimi nalotami dywanowymi, więc podejrzewam, że to kolega miał na myśli. Natomiast no, nie mamy takiego, znaczy nie mieliśmy przynajmniej do ostatnich dni, bo widać, że zaczyna już jednak wkraczać ta taktyka na Ukrainę takiej bardziej wojny totalnej, czyli rzeczywiście jest niszczona jednak ta infrastruktura krytyczna w miastach, żeby zmusić miasta do poddania się, jako że miasta są w warunkach nowoczesnej wojny najlepszymi przeszkodami przeciwpancernymi. No i mamy taką oto sytuację. No i znowu zrobiłem dygresję, ale muszę już ją skończyć, więc zaraz wrócę do głównego wątku. Wybaczcie mi Państwo, ale ja najczęściej mówię tak z głowy, sobie przygotowuję bardzo ogólny szkic i po prostu wiem, co mam powiedzieć, natomiast nie mam to jakoś tak uszykowanego, tym bardziej, że te dzienniki wojenne powstają bardzo często tak na biegu. Wracając do meritum sprawy, no mamy tak naprawdę już teraz jednostronną propagandę. A dla tych, którzy ją nie wierzą, to proszę Państwa, druga strona ma rozwiązanie. Jakie to jest, proszę Państwa, rozwiązanie, że jeśli nie wierzysz, to dostaniesz pysk i uwierzysz. Bo miałem taki komentarz i ja ostrzegam też wszystkich, którzy będą takie rzeczy pisać, że to może zostać zakwalifikowane jako pochwalanie czynu zabronionego, że może to okazja, żeby przemyśleć swoje postępowanie i przestać siać putinowską propagandę. Proszę Państwa, od putinowskiej propagandy to są takie strony jak Sputnik News, Russia Today, na które teraz trzeba wchodzić okrężną drogą przez jakieś VPN-y. Ja staram się wyciągnąć z tego pośrednią jakąś średnią i odnaleźć jakiś prawdziwy obraz sytuacji, bo powiem tak, komunikaty zarówno jednej, jak i drugiej strony są nasączone propagandą w mniejszym lub większym stopniu. Tak samo w momencie, kiedy słyszę, że Ukraina mówi, że zwożą ludzi do Chersonia, żeby zrobić manifestację, bo nie znaleźli lokalnych zdrajców, żeby zrobić manifestację poparcia dla wkroczenia do Rosji, no. Podejrzewam, że w tym może być prawda, ale jeśli Ukraińcy mówią to w tonie tak ultimatywnym, kiedy to się jeszcze nie dokonało, no to na miłość boską wychodzi na to, że Rosjanie albo robią totalną fuszerkę, albo coś tu nie gra. No to ja akurat wątpię wbrew propagandzie, żeby Rosjanie robili totalną fuszerkę wojskowo-propagandową, bo jednak to jest państwo dosyć duże i poważne i silne. Tam pewien bałagan zawsze był, ale no, gdyby był bałagan, to prawdopodobnie Rosja by nie zdołała nawet rozwinąć większej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie. Natomiast na ile jest to niebezpieczne, zróbmy sobie takie ćwiczenie myślowe. Jesteśmy w systemie słusznie minionym i mamy oficjalną propagandę, a kto w nią nie wierzy, to go atakują nieznani sprawcy. Przypomina to Państwu coś? To jest coś, przeciwko czemu przecież ci różni solidarnościowcy walczyli. Słusznie czy nie? No ja uważam, że jednak słusznie zostało to po prostu wykorzystane do niecnych celów przez obce potęgi. Ale no, my tu mamy nawrót do tych praktyk właśnie sowieckich, gdzie się mówi właśnie o
ataku już nie Rosji, tylko Sowietów, no, odklejenie moim zdaniem totalne. No, już albo Rosjanie, albo Sowieci, tercium non datur, tym bardziej, że przez początkowy okres przynajmniej Związku Sowieckiego, no to gremia kierownicze nie zawsze były narodowości rosyjskiej i nie wiem, czy Związek Radziecki nie wymordował w największej liczbie Rosjan. No, ale w każdym razie, zobaczcie Państwo, co to są za metody. To są metody, które nie mają nic wspólnego z liberalizmem, z demokracją. Nie, to są metody po prostu turańskie. Cywilizacji turańskiej. Więc ci ludzie dążą, mają tą ukrytą potrzebę zamordyzmu. Nienawidzą zamordysty Putina, ale myślę, że to jest jakaś taka, nie wiem, albo zawiedziona miłość, takie przypadki też są. No zresztą znam osobiście jedną osobę taką właśnie zawiedzioną miłością do Władimira Władimirowicza. Myślę, że znajdzie się w tym legionie Adama Słomki, jako że jest to osoba pochodząca ze służb mundurowych, przestanie uskuteczniać swoją propagandę na Facebooku i przejdzie do czynów. Natomiast no to jest tak naprawdę ten obraz Rosji putinowskiej jest nam przeszczepiany po prostu z przeciwnym zwrotem siły działania na nasz grunt. Albo robisz to sobie, albo jesteś ruskim agentem i dostaniesz. A potem jeszcze cię zamkniemy. No, także, proszę Państwa, no, my musimy się bronić przed turanizacją, przed tym, co się dzieje, przed wprowadzeniem. Nie udało się do końca wprowadzić tego totalitaryzmu, ale położono pewne podwaliny samokontroli populacyjnej przy okazji COVID-a. Wojna pozwoli wyeliminować jednostki niepokorne, a potem być może kolejna pandemia doprowadzi do jeszcze większego totalitaryzmu. Więc proszę Państwa, jesteśmy na kolejnym etapie drogi do zamordyzmu. To jest straszne. I temu musimy się, proszę Państwa, przeciwstawiać. Wszyscy, którzy są takimi wielkimi miłośnikami wolności, demokracji, a teraz szukają pod każdym kamieniem agenta Putina, proszę Państwa, niech staną przed lustrem. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za dotąd okazane wsparcie i prosimy o dalsze tutaj wspieranie, czy to poprzez udostępnienia, lajki, komentarze, subskrypcje, czy też poprzez wsparcie finansowe dane w opisie. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.